trójkondygnacyjna kościelna wieża widokowa na przestrzeni lat była dzwonnicą oraz posterunkiem widokowo-alarmowym. Kryje barokowy zegar oraz dzwony, w tym najstarszy z XV wieku. Duży dzwon, odlany w Królewcu w 1638 roku, runął 20 lat później. Po renowacji dodano w tym samym roku dwa mniejsze dzwony, a w 1936 roku zamontowano także nowy, odlany w 1935 roku, który skradziono po II wojnie. Obecnie po ostatniej wymianie w 1992 roku na wieży znajdują się cztery dzwony, w tym dwa stare i dwa nowe. Wchodzimy na wieżę po prastarych, drewnianych, późnogotyckich schodach. Oczywiście później kilkukrotnie przebudowywanych, tak jak całe wnętrze wieży. Wieża kościoła świętego Piotra i Pawła w Węgorzewie pierwotnie była wyższa niż obecnie. Obecnie ma 32 metry wysokości i do samej góry liczy sobie 101 stopnie, po których wchodzimy. W 1638 roku wieża została pokryta ołowiem. Natomiast jak to w dawnych czasach bywało, wysokie wieże, takie jak ta, tym bardziej, że kościół stoi na dużym wzniesieniu górującym nad miastem, ściągały pioruny. Instalacja odgromowa została wynaleziona i założona dopiero w XIX wieku, więc nie jest dziwne, że pioruny kilkukrotnie niszczyły pokrycie dachowe, kilkukrotnie ucierpiały też organy, prospekt organowy. W latach 1741-1743 przebudowywano wieżę kościoła, a po jej zakończeniu na szczycie umieszczono metalową chorągiewkę, na której widnieje data zakończenia, 23 września 1743, oraz inicjały króla pruskiego, Fryderyka II Wielkiego, którego chciano w ten sposób uhonorować. Fryderyk II Wielki, król filozof, znany był między innymi z tego, że lubował się, kochał psy, harty. Miał ich mnóstwo, harty były wszędzie, harty obgryzały mu fragmenty umeblowania, spały z nim w łóżku, jadły, kiedy chciały i gdzie chciały. Cały dwór był pełen hartów. W 1828 roku do wieży dobudowano barokowy hełm z latarnią i z zegarem. Dzisiejsza wieża ma trzy kondygnacje, wiszą na niej cztery dzwony, w tym dwa są stare i dwa są nowe, a ten najstarszy, XV-wieczny, pochodzi jeszcze z dawnej, XV-wiecznej, katolickiej kaplicy świętej Katarzyny, która była umieszczona w Zamku Krzyżackim. Co pokazuje, że sam najstarszy dzwon jest starszy niż kościół. Kolejny dzwon odlano w Królewcu w 1638 roku. Miesiąc później, bo już 18 lutego przywieziono go do Węgorzewa,
po raz pierwszy zabrzmiał z wieży 22 maja i wytrzymał na tej wieży tylko 20 lat, ponieważ liny nie wytrzymały tak dużego obciążenia i w lipcu 1658 roku dzwon runął. Spadł w dół wieży, niszcząc po drodze część jej wewnętrznej konstrukcji. Niecałe 3 miesiące później był już naprawiony i na powrót powieszony. Było to 5 października 1658. W tym samym momencie powieszono tutaj dwa mniejsze dzwony, które pochodziły z dawnego drewnianego kościoła, który istniał tutaj jeszcze zanim pobudowano murowaną świątynię. Ten pierwszy kościół spłonął w 1608 roku. Tymczasem wracając do upadku dzwonu, wówczas niektórzy mieszkańcy Węgorzewa, Angerburga mówili, że ten upadek był protestem przeciwko uniezależnieniu się Prus książęcych od Polski, co miało miejsce w 1657. Z kolei innym wydarzeniem, które miało miejsce 51 lat później, była epidemia dżumy. To były lata 1709 i 10. Zresztą cały region ówczesnych Prus wschodnich był objęty dżumą w tych latach. I wtedy mówiono, kiedy już dżuma szalała, że dawny upadek dzwonu, który miał miejsce 51 lat wcześniej, zwiastował ową epidemię, która musiała się wydarzyć. W 1936 roku przywieziono do kościoła nowy dzwon, który został odlany w 1935, rok wcześniej. Ciekawostką jest to, że dziś go nie ma w kościele. Zniknął tajemniczo podczas II wojny światowej. Być może przetąpiono go na sprzęt wojskowy, no, lub po prostu zniknął. Ostatnią wymianę dzwonów przeprowadzono w 1992 roku. W 2007 dzwony otrzymały napęd elektryczny i zdalne sterowanie, a zewnętrzna fasada kościoła otrzymała odrestaurowany i ponownie uruchomiony barokowy zegar na wieży. Świątynia parafii świętego Piotra i Pawła w Węgorzewie. Jest to najstarszy i największy zabytek sakralny miasta, dawnego Angerburga, który powstawał wieloetopowo, tak jak wszystkie kościoły na tych terenach. Natomiast no, charakteryzuje się tym, że jest najmłodszą budowlą gotycką sakralną w województwie warmińsko-mazurskim. I mieści w sobie najstarsze mazurskie organy o barokowym brzmieniu, co bardzo je wyróżnia na tle innych kościołów regionu. Jest to równocześnie jedyny na Mazurach kościół, który ma sklepienia gotyckie, gwiaździste i sieciowe. Jeśli chodzi o powstawanie samego kościoła, dziś jest to kościół farny dla miasta Węgorzewa. Powstał w początku XVII wieku, a zaczęło się wszystko od czasów krzyżackich, kiedy to w XIV wieku w
czasach strażnicy krzyżackiej, pobudowanej przy rzece dzisiejszej Węgorapie, nie było jeszcze świątyni. Istniała strażnica, no na pewno wierni, na pewno krzyżacy mieszkający w tej strażnicy korzystali z jakiegoś obrządku liturgicznego, ale nie mamy żadnych danych na ten temat. Wiemy, że w wieku XV, czyli lata 1400 z nakładką, na terenie zamku istniała kaplica świętej Katarzyny, a wierni z osady uczęszczali już wtedy do kościoła w Węgielsztynie. To jest wiek XV i pod koniec tego XV wieku, w 1489 roku, biskup warmiński Łukasz Wachenrode nakazał wybudowanie na Mazurach w Węgorzewie świątyni katolickiej. I teraz uwaga, jest to rok 1489, a niewiele lat później, bo w 1525 roku Mazury, czyli jeszcze Prusy krzyżackie, ale za chwilę już Prusy książęce, przechodzą sekularyzację, czyli zeświadczenie, czyli słynny hołd pruski, kiedy to ostatni mistrz zakonu Albrecht Hohenzollern jedzie do Krakowa i składa hołd przed królem Polski, stając się lennikiem państwa polskiego. Hołd pruski ma miejsce w 1525. Zatem nabożne życzenie Łukasza Wachenrode o pobudowaniu świątyni katolickiej w Angerburgu w Węgorzewie już nie jest aktualne, dlatego że państwo staje się luterańskie i pierwsza świątynia drewniana, która tutaj powstaje, jest już obrządku luterańskiego. W związku z tym wybudowana w bardzo skromnym stylu, tak jak wszystkie kościoły ewangelickie na terenie Warmii i Mazur. Na emporze w tylnej części XVII-wiecznego kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Węgorzewie znajdują się najstarsze organy na Mazurach, skonstruowane przez organmistrza Joachima Thiele z Kętrzyna w latach 1647-1648. Dzięki starannie zachowanym, autentycznym piszczałkom z XVII wieku, organy wciąż prezentują swoje oryginalne, barokowe brzmienie. Instrument ma 21 głosów i dębowe wiatrownice. Stół gry jest wyposażony w dwa manuały i pedał. Instrument zasilony jest umieszczoną poza chórem organowym dmuchawą elektryczną z czterema miechami. Widok z wieży kościelnej na panoramę Węgorzewa i okolic zapiera dech w piersiach. Na wieży kościoła widnieje również unikatowa chorągiewka z datą ukończenia przebudowy hełmu w 1743 roku.
Na środku chorągiewki inicjały króla Prus, Fryderyka II Wielkiego, zwanego królem filozofem, który koronowany w 1740 roku zasłynął twardą ręką, talentami literackimi, miłością do ziemniaka i tym, że za jego panowania Królestwo Prus stało się potęgą, a Polska znalazła się pod pruskim zaborem. W 1945 roku, po ostrzelaniu kościoła przez żołnierzy Armii Czerwonej, chorągiewka kościelna zyskała także kilka dziurek od wystrzelonych w jej stronę kul. Chorągiewkowy smok trochę przypomina Harta, rasę ukochaną przez króla Fryderyka II. Gdyby nie smoczy język, można byłoby posądzić postać z barokowego bestiarium o bycie psem.